Hej wszystkim! Dawno nie było narzekania. Także przyszedł czas troszeczkę ponarzekać. Więc będziemy rapować o bublach. Zaczynamy! Kto to mówił, że tak rapiarze robią? Klaudia, pozdrawiamy Klaudię. Pierwszy raz się zdarza w sumie na markowym kanale, że produkt, który trafił do ulubieńców, po 2 miesiącach trafia do bubli. I słuchajcie, to jest farba Colorista Washout marki L'Oreal. I to jest ta farba, która ma schodzić po około 2 tygodniach, czy tam 10 myciach, mniej więcej. Ja tę farbę nałożyłam no naprawdę bardzo dawno temu. Pamiętacie pewnie, kiedy o niej mówiłam w ulubieńcach. I zachwalałam, bo faktycznie daje fajny kolor, długo się utrzymuje. Wręcz dla mnie to był taki atut, że ona tak długo się trzyma, że większość tych farb to po pierwszym myciu schodzi. I słuchajcie, ten produkt trafił do bubli. Nie dlatego, że nie farbuje, nie dlatego, że się szybko spłukuje, tylko wręcz przeciwnie. Ten produkt się wżarł w moje włosy, do tego stopnia, że miałam takie oliwkowo-sine, sino-zielone włosy. To już nie był ładny odcień. To nie był ładny odcień. Ja, wiecie, no ja obcięłam włosy, część tych włosów obcięłam, bo obcięłam ich aż tyle. Plus mam wycieniowane, ale około prawie 3 godziny spędziłam u fryzjera, kolega siedziała tam ze mną, dzielnie. Gdzie fryzjerka Ania, którą pozdrawiamy, ściągała ten kolor z moich włosów. Ona po prostu jak zobaczyła to, mówi, że widziała to na naszych filmach, mówi: Boże, czy to moja wina, czy ja tak pofarbowałam Martynie włosy? Ja mówię: nie, Aniu, to to. I Ania wtedy nam powiedziała, fryzjerka, jak to było? Że jeśli chodzi o pigmenty zielone i niebieskie, to gdzieś małym druczkiem jest napisane, że one mogą nie schodzić. Jeśli chodzi o różowe i fioletowe, za każdym razem zejdą, natomiast te niekoniecznie. Tak. I to jest dla mnie ten element bublarski w tym produkcie. Nie chodzi o to, że ta farba jest jakaś do dupy, że niszczy włosy. Nie. Ona się tak wżera, że nie ma opcji jej zmyć i ona się później zmywa już tak brzydko. Po prostu wygląda ohydnie. I no tak to się stało, że coś, co jest w ulubieńcach, trafia do bubli. Pozostajemy w tej samej kategorii i przed tym konkretnie produktem już Was przestrzegałyśmy. To jest jakby mniej trwała siostra, brat tej farby, o której mówiła Martyna, bo to wciąż jest L'Oreal, to wciąż jest Colorista i to jest już jednodniowy spray do włosów i powiem Wam tak, że efekt, który był tak od razu, bardzo mi przypadł do gustu, w sensie no to była taka takie fajne coś, że pojawił się na moich włosach ładny odcień, to fajnie aplikuje też włosy na włosy, w sensie, że można to idealnie dawkować w miarę, wiadomo, od zależności od odległości, ale mimo wszystko bałam się tego nakładać, niepotrzebnie było jakby, no mówię, ten efekt tuż po był super, natomiast ja tego nigdy więcej nie nałożę na swoje włosy, bo to jak długo walczyłam z sianem, bo siano, ale takie przesuszone siano, jeszcze ja mam blond włosy, które przypominają siano z koloru, więc jeszcze jak one były takie przesuszone, turbo przesuszone, to po prostu naprawdę żadna odżywka, tak z 2-3 mycia dopiero dochodziłam do tego, żeby moje włosy wróciły do normy, olejowanie i tak dalej. To był jakiś po prostu totalny dramat. A kąpiel... Dokładnie o tym chciałam powiedzieć. No właśnie. Bo my skomentowałyśmy to, kiedy byłyśmy razem na wyjeździe, aż się popłakałam, bo ja pamiętam te krzyki z łazienki. Karly: Jezu! Jezu, zielone! Moje wszystko! Moje ciało! Jest zielony! Nie mogę tego zrobić. Dramat. Naprawdę, okazało się, że teoretycznie nałożyłam to jedynie na końcówki, a tego było tak dużo, tego pigmentu chyba, że po prostu kąpiel tych włosów, mycie ich, trwało 20 minut. Gdzie na moją długość włosów to zwykle jest, nie wiem, 4 minuty. A to też burdziło szyję. Wszystko! I ciuchy. No. Także uważajcie. To jest super tak... Jak ktoś faktycznie chce zaryzykować, ale musicie wiedzieć o konsekwencjach używania tego produktu. Teraz opowiem o bublu, o produkcie, który chciałabym właśnie, żeby nie zmywał się, a się zmywa. Szukałam zastępstwa dla mojego kremu CC, mojego, była właścicielem w ogóle marki Bielenda, kremu CC do ciała, dlatego że byłam na wyjeździe i nigdzie nie mogłam go znaleźć, więc mówię, znajdę coś podobnego, bo tak w szorcikach chodzić, w tych bledych nóżkach moich, takich, że wręcz żyły, widać sobie taka siara trochę. No i patrzę, jest to firma Farmona, Sun Balance Effect i to jest krem BB, taki mus do ciała, który ma wodę termalną i olej burriti, jak burrito. No, trochę tak. Mówię, kurczę, fajnie, no bo mus, mogę spryskiwać, więc łatwa aplikacja, ma się utrzymywać, w sumie ma taki sam opis prawie jak krem CC Bielendy. Jezu, Jezu, co ja przeżyłam z tym produktem, tu w tym produkcie nic się nie zgadza, nic. Konsystencja
niby piankowata, ale trochę jak taka, takie zsiadłe mleko. To po pierwsze. Po drugie, odcień pomarańczowy. Jakby ma taką typową solarą. I wiecie, ja na przykład na nogi, kiedy nakładam taki krem CC-Bielendy... Czułem taki pomarańcz od góry do dołu. Siemka! No nie! No nie! I ten kolor, to jeszcze może bym go jakoś, no naprawdę, jeszcze bym go zniosła. Bo możesz do przejścia, dobra. Ale wystarczyło, że delikatnie moje nogi, na przykład jak siedzicie po turecku, ogólnie jak siedzicie, nawet w aucie, no to jednak macie zgięte kolana. To miejsce tutaj między kolanami się poci, nie? Wiadomo, kiedy jest gorąco. Tam się była taka wielka plama, takiej mazi, jakbyście miały podkład gdzieś, wiecie, nie wytarty, jak na przykład na twarzy tak macie, że na treningu jesteście i właśnie robią takie plamy, że schodzą, na przykład jak jest taki kiepski podkład, to robiło się na całych nogach. Brudziło niesamowicie wszystko dookoła. Od mojego ciała, jak się oparłam, przez ubrania, nawet skarpetki i buty, bo to spływało. Koszmar. Koszmar po prostu z ulicy Wiązów. No nie kupię. Wiązów? Tego. Teraz czas na produkt, który również z jednej strony chciałabym, żeby trafił do ulubieńców, bo tuż po nałożeniu i w ogóle kolor jest fantastyczny. A mowa pytacie w ogóle, jak kolor ma to na ustach. To jest idealna pomadka do filmu. Zaraz Wam powiem dlaczego. To jest Mua Velvet Color Lacquer. I ja mam w odcieniu Harmony. I to jest pomadka matowa, która, tak jak mówię, na godzinę do, no dobra, półtorej max wygląda super. Ale to jest najgorzej zjadająca się pomadka na świecie. Prawda, zdarzyło mi się parukrotnie zapomnieć, że mam ją na sobie, na przykład właśnie wyjeżdżając od Martyny, miałam ją powiedzmy na jakimś filmie. I dojechałam do domu i już po prostu patrzyłam w lustro i mówię, nie wierzę, jak to ohydnie wygląda. Po prostu najlepiej, mając tę pomadkę, mieć też przy sobie lusterko przyklejone do dłoni i non-stop sprawdzać, jak ona wygląda. To nie jest spoko, tym bardziej, że ona dość mocno zastyga i przy tym właśnie brzydkim schodzeniu, bo ona robi taką nierówną konturówkę oldschoolową, skorupę, tak schodzi, jakbym miała suche usta, a nie mam jakiegoś super problemu z suchymi ustami, a po tej pomadce wygląda, jakbym miała naprawdę turbo problem. No i właśnie to, jak ona schodzi, a przy tym jak już zostają te resztki, to bardzo ciężko je usunąć. Rozumiecie, że tak schodzi do połowy, a to, co już się tak mocno wżarło, o czym zapomniałam, żeby jej usunąć, już w ogóle no jakimiś olejkami naprawdę trzeba się namęczyć, więc bardzo duży zawód, przy tym, że chciałabym mieć właśnie pomadkę o tym kolorze, która była po prostu albo zupełnie mniej trwała, że po prostu schodziłaby ładnie, albo taka, która by była trwała przynajmniej tak jak na przykład Tarte, czy nawet Kylips z Lovely są zdecydowanie lepszymi pomadkami matowymi, także no niestety na minus. Czas na bubla włosowego i w sumie my z Karolem możemy się obie podpiąć pod ten produkt, bo ja mam po prostu inną wersję, ale w sumie mamy jakby ten sam produkt, tylko do innych włosów. Tak. O, ten jest do włosów farbowanych. Jest to marka Hegron żel w sprayu. My dostawałyśmy te produkty dla Rossmana i tam już w Rossmanie jakiś czas troszkę zjechałyśmy to, ale tłumacząc ogólnie, że prawdopodobnie nie jest to produkt dla naszych włosów. Ale muszę przyznać, że tutaj nic w tym produkcie nie jest fajnego. Ja nie potrafię sobie wyobrazić za bardzo, nawet na włosach męskich. Mam wrażenie, że to będzie robić, bo to robi straszną skorupę. I tak przesusza, tak skleja, tak nieładnie, nieestetycznie, nienaturalnie wygląda, że chyba, że jesteście fankami takich naprawdę pojechanych irokezów, jakichś takich, wiecie, dziwacznych fryzur, no to może jeszcze okej, ale musicie się liczyć z konsekwencją tego, że wasze włosy będą przesuszone, będą się łamać, bo dla mnie, znaczy ogólnie u mnie to wyglądało tak, że jak spryskałam to włosy, kiedy chciałam utrwalić warkocz, to te kosmyki, które wystawały od warkocza, mogłam złamać. Wiecie, tak jakby zamarzały i mogłam je odłamać. No po prostu koszmar. Nie. Po prostu unikajcie takich produktów do stylizacji, już lepiej lakier. Dużo lakieru, który później możecie wyczyszczać. Albo pianka przed ewentualnie. Dokładnie. Kolejny produkt, który jest również takim mocnym zawodem, bo no miałam nadzieję, że to będzie coś super. Próbowałam od jakiegoś czasu testować różne tusze do rzęs, te bardziej naturalne i między innymi w moje dłonie trafił tusz do rzęs marki Dizao Organics, który wygląda przepięknie. To trzeba przyznać, że po prostu jego opakowanie jest tak ekskluzywne, jest takie cięższe, widać, że no ma się wrażenie, że trzymasz w dłoniach coś luksusowego, coś, co powinno robić efekt wow. No niestety. To delikatnie farbuje rzęsy? Henna. No właśnie, nawet nie.
serio, nie wiem, wydaje mi się, bo oczywiście opakowanie było oczywiście zabezpieczone, bo jeszcze przychodzi do nas normalnie w takim papierowym pudełeczku, więc nie jestem pewna, że on nie był wysuszony, że on po prostu niestety taki jest. Jego efekt jest na tyle naturalny, że nawet dla mnie jest po prostu za mały. Jest tak naturalny, że oglądacie naturalnie, że w ogóle nic nie widać. W ogóle nic nie widać, dokładnie tak. Dlatego ogromny zawód, bo to jest w ogóle jeszcze maskara nawilżająca i no myślę, że po prostu to może być używane przeze mnie teraz bardziej jako baza pod tusz, taka odżywka, z racji tego, że ma ten dobry skład, więc pewnie spoko może działać na moje rzęsy, natomiast jako tusz absolutnie nie. Prawda, to jest, jeśli chodzi o te wszystkie, które przetestowałam do tej pory, najgorszy z tych naturalnych. Ewidentnie, po prostu no nie pykło. No nie pykło. A szkoda, bo wygląda pięknie. Pozostając przy tuszach, które są beznadziejne, i ten trzymam tylko w swojej teletce po to, żeby wam go tutaj pokazać. Jest to Volume Shake Rimmel. Ciężki tusz, bo ma to coś, co ma pomagać, a nie pomaga. Tusz, który... Wiecie co? Jak sobie tak wyobrazicie, najgorszy tusz, który nie pogrubia, nie wydłuża, trochę przyczernia, jeszcze obciąża i skleja, to jest to. Jeżeli szukacie, to to jest to. Świetny tusz pod tym względem. Piękna, gruba szczoteczka, która brudzi oko dookoła. Ja ogólnie mam dość dużą powierzchnię do oka, mojej powieki i praktycznie nigdy się nie brudzę tuszem. To naprawdę się muszę postarać i tusz musi być beznadziejny. Tym się tak brudziłam, że musiałam czasami zmywać cały makijaż ogólnie oka. Czy on coś robił? No nie. Ja też bym nie. Ja się tak próbuję coś znaleźć. Aż no tak nie, no. Zaśmiałam nerwowo, bo taka jestem zła. Czy ja myślę, że jego właśnie ta innowacyjność jest trochę przekleństwem, bo nie wiem jak u was to jest, ale ja zdecydowanie najbardziej lubię tusze, które delikatnie wyschną. Tak. A on teoretycznie ma tą opcję, że ma być zawsze taki jak tusz po otwarciu. No ja nienawidzę tuszów. Tusz po otwarciu, ja zawsze muszę im dać muszę im dać drugą szansę tam po trzecim, czwartym otwarciu. Ale ja dodam, że ja nie wstrząsałam nim przed użyciem już później, bo chciałam sprawdzić, jak on działa sam, taki wyschnięty, no bo ogólnie to takie wciąż, okres... wciąż nie. Także... Nie. Także nie. To pozostając Marce Rimmel. No to wiadomo. Ja też go nie znoszę! Dobrze, ale teraz trochę powagi, słuchajcie, bo faktycznie chcemy was przestrzec. Choć nie powiedziałam. Przestrzec? Choć nie powiedziałam na początku, bo wydaje nam się, że to jest bardzo istotna sprawa, mimo wszystko przed każdym filmem tego typu powiedzieć, że wiadomo, że może któreś z tych produktów jest waszym ulubieńcem, tak. Bo w sumie w większości tych produktów obie się zgadzamy, bo większość testowałyśmy i ja, i Martyna, natomiast no wiadomo. Sobie możemy pohejtować, a komuś może pasować. No tak, ale po to jak to komuś pasuje, dajcie znać, jak komuś tak. To pasuje. Ja bardzo chcę wiedzieć. Więc to jest, moi drodzy, żel do brwi Brow This Way w odcieniu clear, czyli po prostu czystym, teoretycznie bezbarwnym. No nie. Marki Rimmel, to jest dla mnie, któż dla albinosów? Nie, to jest... On mi wybiela, on zostawia białą pokwokę takiego kleju, absolutnie niczego nie utrwala. Na przykład wiecie, ta frustracja, kiedy tak. Na przykład zostawiałam sobie brwi na koniec. Ja też, wiadomo, nie wiem, nie robię ich jakichś takich, wiecie, strasznie precyzyjnych, instabrał. Natomiast najczęściej zostawiam je sobie na sam koniec, żeby faktycznie ewentualnie je tam delikatnie cieniem wypełnić. Tak. A później właśnie żel, żeby utrwalić, bo faktycznie moje włoski mają najgorzej z tym, że opadają. Więc takie żele są dla mnie no, bardzo pożądane. I za każdym razem, kiedy dawałam mu szansę i chciałam go użyć, tak się wkurzałam, bo miałam o to zmyć cały makijaż. Bo wszystko się zepsuło. Nic nie wyglądało już dobrze. Właśnie tak jest z tym... Nie wiem jak to nazwać. To jest taki... Dla mnie to... Ja już opowiem. Konsystencja. Ja już opisuję konsystencję, dawaj. Bo już dawno do niej to wpadłam. Czasami jak jemy kisiel, zostawimy go, żeby on wyschnął. Tak delikatnie robi się taka skorupka na górze, nie? Kisiel wystyga w miseczce. To ta skorupka to jest właśnie to. Taki glut, który nakładacie na brew. I wygląda, jakby ktoś was osmarkał na brwiach. Tak! To są smarki. To są smarki. Smarki. Smarki marki no Rimmel. Nie. Nowość u mnie i jednocześnie bubel. Marka Kobo. Aż po prostu... Nie chcę się pokazać. Nie, bo się wstydzi. No chodź, nie bój się. Słuchajcie, to jest eyeliner, liquid liner, jeszcze wodoodporny. I Karla oczywiście na początku trafiłam do niej. W paczce PR-owej i Karla mówi: Martyna, bo te eyelinery to weź.
Ja zobaczyłam tą... Precyzyjny pędzelek, czy jak to nazwać? Super, ultra. Igłę. Słuchajcie, ja bardzo lubię cienkie i precyzyjne eyelinery, bo mogę wtedy sobie bardziej precyzyjną kreskę namalować. Widziałam jak joda trochę. Ale to jest za cienkie. I jeszcze konsystencja jest taka dziwna, że to nie jest czarne do końca, że ja maluję i kolejna warstwa zdziera tą poprzednią, więc się robią prześwity, ale trzeba się tak napracować, żeby namalować kreskę, żeby była w ogóle ona widoczna ładnie, że dramat. Nie wiem dlaczego tak się stało, bo... A najlepsze, że to jeszcze jest wodoodporne, że jak już stworzycie tą brzydką kreskę, to już za cholerę nie można je zmyć. Więc ogólnie koszmar. Koszmar w takim pojemniczku. Nie wiem, ja ogólnie z marką Kobe mam bardzo mało wspólnego, jeżeli chodzi w ogóle o kosmetyki. A w czym innym mogłabym mieć coś wspólnego? No nieważne, ale mam mało wspólnego z tą marką, po prostu mało testujemy ich produktów. Ale trafiło się parę takich, które są naprawdę spoko. I bardzo mi się spodobały. Tutaj totalnie nie wypał, przynajmniej dla mnie. Dajcie znać, czy w ogóle Kobo ma może jakieś inne fajne eyelinery, bo chętnie przetestuję. Ten nie. Na koniec znowu zawód, bo znowu coś, w czym pokładałam spore nadzieje, bo to jest krem BB, podkład również naturalny, bardziej marki Naturado. Już jakby nie myśląc o jego odcieniu, bo to jest typowo, jakby no ja zrobiłam błąd, że on jest delikatnie dla mnie mimo wszystko za ciemny, chociaż jest w odcieniu kość słoniowa, co wydawałoby się, że powinien być dość jasny. Natomiast faktycznie no to pewnie mój błąd, że nie sprawdziłam odpowiednio swatchy, ale to jest podkład krem BB z raczej tej kategorii niekryjących, delikatnie niby wyrównujących koloryt naszej skóry, ale on tworzy straszne smugi. To jest jakiś dramat. Naprawdę. Też po prostu dawałam mu wielokrotnie szansę ze względu na to, że właśnie ten dobry skład w ogóle fajnie, że jakiś kolega tego tuszu chyba. No, tak jeśli... Tak chociaż nie, no bo ten tusz nie działa, a to właśnie działa negatywnie. W sensie wiecie, że naprawdę bardzo nie... Ma taką wodnistą konsystencję, która delikatnie gęstnieje, przez co strasznie ciężko się na go nakłada. No naprawdę nie. 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 Myśląc o bublach, już jakiś czas temu, pierwszy na mojej liście pojawiła się piosenka. Tak nie kosmetycznie. I to Karla jest świadkiem, dużo osób jest świadkiem tego, że ta piosenka mnie prześladowała. I dosłownie teraz jak ją słyszę, to się boję. Mam takie, że jej nie chcę słuchać. I to jest Shawn Mendes, Treat You Better. To się tam Gentleman. Słuchajcie, to jest piosenka, która prześladowała mnie na YouTubie. Tak okrutnie, że już w pewnym momencie myślałam, że są jakieś jaja. Nieważne, od jakiej piosenki zacznę swoją playlistę. Na przykład zacznę sobie słuchać, wiecie, bo YouTube później Wam poleca. Ja często tak sobie włączam, żeby mi YouTube poleca, bo nowe kawałki poznam i na przykład sprzątam. I nieważne, czy zaczęłam od Franka Sinatry, od jakiejś piosenki Disco Polo, która się przewinęła, od popu, reggae, R&B, nieważne. Zawsze w kolejności czwarta albo piąta wlatywała piosenka Treat You Better. I ta piosenka, że po prostu w pewnym momencie z Karolą, już jak siedziała nawet u mnie, leciała tak często, że zaczęłyśmy nawet to śpiewać tak prześmiewczo, wiecie? To jest po prostu tak mnie bolała głowa tej piosenki, że jej nie znoszę. Dajcie znać, czy macie takie piosenki, które Was prześladują. To jest dla mnie bubel muzyczny. Nienawidzę. We mnie budzi takie podobne emocje, choć bardziej nie strach, a nienawiść i zniesmaczenie i... Trzymajcie mnie z daleka od Alvaro Soleil. Jeśli ktokolwiek mówi mi, że on jest spoko, no czy wiadomo, no muzyka jest kwestią gustu, ale nie wierzę, jak komuś może podać jego muzyka. Nie no, bo ma fajne kawałki. Problem nie jest w kawałkach, problem nie jest... On mnie tak denerwuje. Uczyłam się hiszpańskiego, ja sobie zdaję sprawę, że to jest właśnie ten jego odpowiedni akcent, że tak powinno teoretycznie się te wszystkie słowa Shawn wymawiać, ale w tej jego piosence Shawn jest tak dużo, że nie mogę tego słuchać, tylko ja Shawn. Nie wiem z jego. Naprawdę, bo naprawdę bardzo go nie lubię. Powiem Wam, że jak tylko w radiu leci, a niestety takie popularne stacje puszczają go dość często, no to uważajcie na drodze, bo wtedy mogę być niebezpieczna. Tak, i podzielcie się z Wami w komentarzu takimi Waszymi bublami, nie tylko kosmetycznymi, tak, ale też takimi muzycznymi. A może kochacie któryś z tych piosenek? O Boże, ja pewnie bym taki znalazł sporo. Też. No, i kończymy. Tak. Kończymy to, bo już uruchomiłyśmy się za bardzo. No. Tak, dajcie znać, jakie Wy ostatnie buble zapałyście. Niestety, a może w ogóle żadnego i macie szczęście, bo tak było najlepiej. Zapraszamy Was na naszego Instagrama, na naszego Facebooka. Facebooka? Facebooka. I do zobaczenia w kolejnym filmie.